Siema, jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku powiem wam o tym, że już niedługo, najprawdopodobniej w Brawl Stars pojawi się po prostu customizacja skinów i dzisiaj pokażę wam dowody, które na to wskazują oraz powiem wam właśnie, ogólnie porozmawiamy sobie o tej customizacji i powiem wam, na czym miałaby tak dokładnie polegać ta customizacja. A więc na dzisiejszy odcinek będzie moim zdaniem naprawdę bardzo ciekawy, a więc słuchajcie, zanim jeszcze zacznę o tym wszystkim tutaj opowiadać, to jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję, najpierw razem z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie oczywiście również łapkę w górę pod tym filmem, jeśli chcecie więcej odcinków tego typu na moim kanale. Oraz słuchajcie, zapraszam was do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media oraz moje dwa kluby Brawl Stars, z których jeden jest nawet top 50 Polska. No i słuchajcie, napiszcie w komentarzu customizacja, a ja przypnę wam serduszko. No i myślę, że nie ma co przedłużać, no i lecimy z tematem dzisiejszego odcinka. A więc, no jak wiadomo, Brawl Stars najwięcej zarabia tak naprawdę, można powiedzieć, z gemów. No i ogólnie też, jeśli gemy, no to najprędzej nam się kojarzy to w sumie z kupowaniem skinów. No i słuchajcie, właśnie mamy w Brawl Stars dosyć sporo skinów. No i generalnie właśnie dosyć często są jakieś wymyślane przez graczy pomysły związane właśnie ze skinami. No i generalnie w Brawl Stars, jak w sumie w innych grach też, no generalnie jakby właśnie, jak już powiedziałem wcześniej, twórcy Brawl Stars zarabiają właśnie ze skinów i po prostu jest dosyć sporo właśnie płatnych przedmiotów kosmetycznych. No i od jakiegoś czasu też mam oczywiście karnet bojowy, za który też można właśnie sobie po prostu, że kupujemy go za gemy i twórcy również sobie z niego zarabiają. No ale generalnie oprócz tego jakoś za bardzo nie ma większych zmian, jeśli chodzi o ten temat, i w tym temacie nie ma żadnych większych zmian. W sumie można powiedzieć, że prawie od zawsze jakichś większych zmian nigdy nie było. No i gracze po prostu taki czas proponują jakieś różne właśnie nowe rzeczy związane ze skinami. No i właśnie ostatnio jeden z graczy podsunął na Twitterze po prostu pomysł twórcom gry, żeby może dodali coś takiego ze skinami, żeby po prostu dodali do skinów customizację. No i słuchajcie, zaraz wam tutaj oczywiście o tym wszystkim opowiem, ale najpierw powiem może jakby na czym polegałaby ta customizacja. A więc polegałaby ona na tym, że po prostu części ciała jakby tych skinów, jakby ten skin po prostu miałby zostać podzielony na części, czyli na przykład głowa by była od jakiegoś innego skina, jakby cały środek skina był od innego skina, no i też dół skina byłby również na przykład od innego skina, po prostu można było sobie to tak łączyć. No i brzmi to moim zdaniem naprawdę całkiem ciekawie. A kolejna opcja jest taka, że mogłoby być po prostu coś takiego, co by było troszeczkę gorsze, ponieważ tutaj możemy sobie łączyć różne skiny i to by było naprawdę fajne, ponieważ teraz na przykład jak mamy kilka skinów, to jest ciężko się zdecydować właśnie, jakim skinem sobie możemy pograć. Na przykład jak mamy kilka skinów do jednej postaci, tak to byśmy mieli kilka skinów, moglibyśmy sobie te trzy skiny połączyć właśnie w jedno, w jednego skina, że na przykład głowa jest od jednego skina, reszta jest od innego skina i tak dalej, i tak dalej. Więc to by było naprawdę fajne dla tych, które mają przede wszystkim kilka skinów do jednej postaci na przykład. A kolejną rzeczą, taką nieco inną, mogłoby być w sumie coś takiego, że po prostu na przykład byłyby różne kolory skinów. Na przykład mamy sobie jakiegoś skina, na przykład, nie wiem, dajmy sobie na to jasnego mecha boy, na przykład można by było sobie wybrać kolor, że miałby on być zielony, pomarańczowy, niebieski, po prostu można by było sobie wybrać różne kolory. No i tutaj słuchajcie, macie jak widzicie dowód, który tutaj tak naprawdę wszystko, na którym tak naprawdę opiera się cały ten odcinek. A więc właśnie tutaj jeden z graczy napisał o tym na Twitterze, no i tutaj odpowiedział Dani, czyli jeden z głównych pracowników Supercella, odpisał po prostu, że brzmi to fajnie i że jest to spoko pomysł, ale no niestety deweloperzy, czyli twórcy Brawl Stars, nie mają teraz w planach czegoś takiego dodania do Brawl Stars, ale słuchajcie, ale zazwyczaj, kiedy to właśnie twórcy Brawl Stars odpowiadali na takie pomysły właśnie, które podawali i podsuwali im gracze, no to zazwyczaj po jakimś czasie te pomysły zostały dodawane, ponieważ no tutaj nawet napisał on, że właśnie jakby napisał on, że to jest fajne, też napisał, że na razie nie mają tego w planach i zazwyczaj właśnie jak twórcy odpowiadali graczom, to w przyszłości zostało to do gry dodawane, więc moim zdaniem jest szansa, że to kiedyś zostanie dodane, chociaż nie jakoś, nie jest na to jakoś bardzo duża szansa, ale moim zdaniem może to w przyszłości zostać dodane, ponieważ no gdyby to nie zostało dodane, gdyby to się Supercellowi nie spodobało, no to nawet właśnie twórcy by na to nie odpowiadali. Jak widzicie, również tutaj Dani napisał na końcu haha.
Czyli to może oznaczać, że oni już coś o tym może myśleli i już próbowali to wprowadzać, tylko może dużo pracy na tym trzeba poświęcić, ponieważ no, nie, raczej nie jest to jakieś łatwe do, nie jest to łatwe właśnie do stworzenia, tylko w miarę trudne. W sensie nie jest to jakieś trudne, nie jest to jakieś łatwe, tak mi się wydaje. I właśnie może napisał właśnie tutaj na końcu haha, bo może już próbowali, ale dużo czasu by im na tym zajęło i na razie dodawali inne rzeczy. Też jak wiecie, aktualnie mamy wakacje i jakby pracownicy Supercella mają przerwę, więc teraz za bardzo nie mają czasu jakby na takie rzeczy, bo mają jakby wakacje po prostu. No i właśnie być może kiedyś po wakacjach lub też po prostu po jakimś dłuższym czasie coś takiego do Brusa zostanie dodane. Okej, okay, w dzisiejszym odcinku to był na tyle, więc mam nadzieję, że taki odcinek informacyjny tutaj właśnie o takiej nowości, która moim zdaniem ma szansę się właśnie niedługo pojawić w Brawl Stars. Mam nadzieję, że właśnie ten film wam się spodobał, więc zostawcie oczywiście łapkę w górę pod tym filmem, no i nie zapomnijcie również o subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z moimi filmami. No i myślę, że już nie ma co prosić tego filmu, także to by było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!